Dzień dobry, to jest program Kontrast Plus. Krzysztof Chomicz, witam Państwa we wtorkowe popołudnie, a dziś moim i Państwa gościem jest pani poseł Joanna Kluzik-Rostkowska, wybrana z okręgu radomskiego, poseł na Sejm RP Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, zacznijmy na początek od cały czas obowiązującego tematu pandemii. W niedzielę w Radomiu manifestowali przeciwnicy obostrzeń i reżimu sanitarnego, a tymczasem notujemy kolejne rekordy zakażeń. Jak pani uważa, czy jesteśmy gotowi na kolejny lockdown, jeśli taka sytuacja by była konieczna i czy to w ogóle byłoby dobre rozwiązanie? To znaczy, ja obawiam się, że ta druga fala jest przed nami, chociaż jeszcze nie wygasiliśmy pierwszej, więc z tej pierwszej fali płynnie przeszliśmy w drugą. No i my po prostu my musimy sobie z tym poradzić, tak? Więc również musimy bardzo cierpliwie tłumaczyć wszystkim tym, którzy nie wierzą, że ta pandemia ma miejsce, no że to jednak jest faktem, że ileś osób zmarło, ileś osób bardzo źle tę chorobę zniosło. Ja akurat miałam ostatnio kontakt z posłem naszym, który też przeszedł koronawirusa, mówi, wrogowi nie życzę. To znaczy, to rzeczywiście są takie sytuacje, w których przebieg tej choroby jest bardzo, bardzo ciężki. No i jest pytanie, czy jak sobie z tym radzić, na przykład w szkołach, w przedszkolach, w miejscach pracy, bo ci, którzy mogą pracować nie wychodząc z domu, no to oczywiście to robią, tak? Ale szkoły wróciły do normalnego trybu. Już w kilku radomskich szkołach są ogniska, no więc jest pytanie, co się będzie działo dalej. No właśnie, i czy uważa pani, że taki drugi powrót tych najostrzejszych obostrzeń to jest dobry pomysł w tej sytuacji? Znaczy, jeżeli trzeba będzie, to uważam, że trzeba się temu poddać. To znaczy, uważam, że lepiej dmuchać na zimne, niż później mieć bardzo duże kłopoty. Już wiemy na temat tego wirusa znacznie więcej, niż wiedzieliśmy na początku pandemii. Wiemy więcej, jak się rozprzestrzenia, czego unikać, ale nie mam żadnych wątpliwości, że tutaj życie i zdrowie są najważniejsze. Jeżeli trzeba będzie, to oczywiście trzeba zastosować wszystkie możliwe restrykcje, żeby to po prostu przetrwać i wrócić do normalności. Pomimo tych skutków gospodarczych, które są dosyć dotkliwe. Oczywiście skutki gospodarcze są dotkliwe. Widać to również na poziomie Radomia. Rozmawiali o tym wczoraj radni, przegłosowując dopuszczalny deficyt, bo na przykład jeżeli ludzie siedzą w domu, a nie jeżdżą komunikacją miejską, to nie kupują ani biletów jednorazowych, ani biletów miesięcznych. W związku z tym wpływy do budżetu z tego tytułu na przykład były niższe o 6 milionów złotych. To jest w sumie dosyć duża suma. Tak? I to dotyczy tak naprawdę wszystkich gałęzi, no ale myślę, że jeżeli chcemy żyć i być zdrowi, no to trzeba to przetrwać po prostu. Pani poseł, przejdźmy teraz do współpracy wewnątrzpartyjnej. Pani kolega, poseł Konrad Frysztak, w zeszłym roku tuż po wyborach mówił, że jest gotowy na współpracę z panią, o ile będzie pani przyjeżdżała do Radomia, a jeżeli nie, to on pozostaje jedynym posłem opozycji w tym mieście. I chciałem zapytać, jak w tym roku przebiegała ta współpraca i ile razy odwiedziła pani Radom? Nie, no ja w Radomiu jestem dosyć często, nie zawsze się to wiąże z tym, że jestem u państwa w telewizji, czy w różnych innych mediach, ale oczywiście jestem w Radomiu, bywam w Kozienicach, w Grójcu, no w wielu innych miejscach, bo przecież nasz okręg to jest nie tylko Radom, no jest czymś oczywistym, że jeżeli jest się w tej samej partii, to się ze sobą współpracuje, w ogóle tutaj nie widzę żadnego powodu, żeby mówić, będę współpracował, ale tak, no to jest jakby zupełnie oczywiste, no ale też wtedy, kiedy trzeba, to się współpracuje z tymi, którzy są z innych ugrupowań. Także wbrew pozorom, chociaż polityka budzi bardzo wielkie namiętności, no to są takie pola, w których można współpracować ze sobą. Także no jasne, pani spokojnie. Poseł. Co do tej współpracy jeszcze z przedstawicielami innej partii porozmawiamy na ten temat, ale w takim razie czego konkretnie dotyczyła państwa współpraca z panem posłem Konradem Frysztakiem? No, trochę nie rozumiem tego pytania. Jesteśmy w tym samym klubie. No i po prostu ze sobą współpracujemy. No były takie sytuacje, kiedy się porozumiewaliśmy, kto ma zrobić konferencję prasową na jakiś temat, czy mamy ją robić razem, czy wystarczy, jeśli będzie to jedno z nas. No,
taka zwykła współpraca. No nie... Czy była jakaś konferencja? Przepraszam, bo ja sobie nie przypominam. Jakaś wspólna państwa konferencja? Nie, ale na przykład była taka sytuacja, kiedy była prośba to, żebyśmy w regionie robili konferencję. Już nie pamiętam, czego one dotyczyły. Miała ta konferencja się odbyć w poniedziałek, ale to akurat był ten dzień, kiedy ja byłam umówiona w Ministerstwie Obrony Narodowej w sprawach związanych z podkomisją Antoniego Macierewicza. No i wtedy na przykład ustaliliśmy, że Konat będzie robił te konferencje tutaj w Radomiu sam, bo ja mam swoje obowiązki w Warszawie. No, no właśnie, pani poseł, wspomniała pani o Ministerstwie Obrony Narodowej. Tutaj między innymi związany z tym ministerstwem bardzo mocno jest nasz radomski minister Wojciech Skurkiewicz. Jak w takim razie przebiega pani współpraca z tymi posłami i członkami rządu z drugiej strony? Senatorami również. Senatorami, tak, dokładnie. Minister Skurkiewicz jest senatorem. Rzeczywiście ja z ministrem Skurkiewiczem tak naprawdę mam częstszy kontakt niż z moim współspaczem tutaj z Radomia Konadem. Przecież takim dlatego, że minister Skurkiewicz jest osobą, która zawsze reprezentuje Ministerstwo Obrony w pracach Komisji Obrony Narodowej, której jestem członkiem. Muszę przyznać, że ta współpraca nam dobrze wychodzi. Potrafimy ze sobą rozmawiać spokojnie, bez złych emocji, w zasadzie z samymi dobrymi emocjami, różne rzeczy, które tutaj na terenie okręgu są ważne z punktu widzenia obronności, na przykład fabryka w Pionkach, no, to są te rzeczy, które nas łączą, mimo tego, że jesteśmy z różnych ugrupowań. No właśnie, wspomnieliśmy o panu ministrze Wojciechu Skurkiewiczu, życzymy szybkiego powrotu też, do zdrowia. Ale podobno jakoś się trzyma dobrze. Także ostatnio okazało się, że zakażony koronawirusem jest także prezydent Radomia, któremu także życzymy szybkiego powrotu wszystkim zdrowia. Życzymy. Tak. Powiedziała pani, że współpraca przebiega dobrze także właśnie z członkami pani ugrupowania, między innymi z prezydentem Radosławem Witkowskim. No ale teraz nie mogła się pani z nim spotkać obecnie, będąc w Radomiu. Czy te rozmowy, które mogą państwo przeprowadzić także telefonicznie, zdalnie, czego one mogą dotyczyć, jak tutaj ta współpraca przebiega? Nie ma co, no, znaczy w tej chwili co jest największym kłopotem, to są te kłopoty, które na samorządy zrzucił rząd, dlatego, że rząd najwyraźniej uznał, rząd ma na myśli tutaj głównie PiS, że ponieważ te wszystkie większe miasta w Polsce, te 105 miast prezydenckich, to są miasta, które nie są w rękach PiS-u. W związku z tym naprawdę spokojnie można im dodawać coraz więcej zadań. Można od tych samorządów wymagać coraz więcej, nie dając im na to pieniędzy. I myślę, że PiS bardzo liczy na to, że na samym końcu na przykład mieszkańcy Radomia będą wściekli na prezydenta miasta, że coś nie działa, a nie na rząd, który tak naprawdę narzucił pewne zadania i nie dał na to pieniędzy. Tutaj bardzo dobrym przykładem jest na przykład nietrafiona zupełnie reforma edukacji. Rząd przecież mówił cały czas, że to jest reforma bezkosztowa. To oczywiście nie jest prawdą. Wszystkie samorządy musiały tutaj ponieść jakieś koszty. No i w związku z tym, ponieważ poniosły te koszty, no to jest kłopot w innym miejscu. To samo dotyczy ustawy związanej z polityką odpadową. No, też tak naprawdę wszystkie samorządy mają z tym kłopot, podnoszą opłaty za śmieci, a wynika to nie z tego, że samorządowcy są złymi ludźmi, którzy bardzo chcą zrobić kłopot swoim mieszkańcom, tylko dlatego, że rząd parł do takich zapisów w ustawy, które powodują właśnie te takie konsekwencje. Także, no jeżeli jest taka potrzeba, to ja z prezydentem rozmawiam, ale też żebyśmy mieli świadomość tego, że rzeczywiście każdy poseł jest posłem z jakiegoś okręgu, w związku z tym o swój okręg dba sposób szczególny, no ale my się zajmujemy również sprawami o takim charakterze ogólnopolskim, tak? To jest nie tylko tak, że wszystkie działania, jakie podejmujemy, mają związek z tym okręgiem, z którego
tego jesteśmy, no bo to od tego są właśnie samorządy. No, poseł jest od tego, żeby widzieć pewne rzeczy szerzej. Ja akurat pracuję w Komisji Obrony Narodowej i tym się głównie zajmuję. Pani poseł, jeszcze ostatnie pytanie w tym temacie, bo w zeszłym roku w tym studiu padło pytanie na temat doradzenia prezydentowi Witkowskiemu w sprawie współpracy, czy otwarcia się na współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. Wtedy powiedziała pani, że ma pani jeszcze za małą wiedzę na temat konkretnie funkcjonowania samorządu w Radomiu. Jak teraz by pani oceniła? To znaczy, widać, że ta współpraca jakoś przebiega, znaczy prezydent miasta nie może nie współpracować z PiS-em, ponieważ PiS ma większość w Radzie, no ale jakoś sobie radzą. No. Chociażby wczoraj, mimo że to była decyzja niełatwa, no jednak pozwolono na ten 57-milionowy deficyt. No. Chyba trzeba było. No tak, no ale myślę, że mimo tego, że tutaj te ugrupowania nie są sobie bliskie, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na poziomie rządowym, no to jakoś ze sobą współpracują, więc oby tak dalej. Oby to się udawało. Pomimo tego, że po raz drugi prezydent Witkowski nie otrzymał absolutorium i nie otrzymał wotum zaufania. To znaczy tak będzie, redaktorze. To znaczy to nigdy nie będzie płynna współpraca. Oczywiście zawsze najlepiej jest, jeżeli prezydent miasta i rada to jest to samo ugrupowanie, bo wtedy wszystko jest łatwiejsze. No ale mamy taką sytuację, jakąś mamy i trzeba sobie z nią radzić. Tak? Także życzę prezydentowi szybkiego powrotu do zdrowia, żeby sobie dobrze radził z PiS-em na terenie Radomia. Pani poseł, przejdźmy zatem już do pytań od widzów, których pojawiło się całkiem sporo. Na początek pan Radomir pyta o sprawę, o którą można było się spodziewać, że padną pytania. Jak zagłosuje pani w przypadku projektu ustawy, który przewidywał będzie ustanowienie stolicy województwa w Radomiu? Ja przede wszystkim mam bardzo głębokie przeświadczenie, że nikt nie będzie takiej ustawy głosował. Też chciałam przypomnieć naszemu widzowi, że to jest temat, który zwykle się pojawia przed wyborami. I to się pojawi przynajmniej 2 czy 3-krotnie przed wyborami. Pytanie, skoro PiS tak bardzo tego chce, to co przez te 5 lat zrobił, że to się nie wydarzyło? I jeszcze w dodatku nie mam żadnych wątpliwości, że ten temat po raz pierwszy się pojawi po wyborach, a nie przed. To jest tak naprawdę wyłącznie polityka, a to znaczy PiS uznał, że musi postraszyć Polskie Stronnictwo Ludowe, bo to Polskie Stronnictwo Ludowe rządzi na Mazowszu, że jak im zagrożą, że zlikwidują województwo mazowieckie w takim rozumieniu, jak je mamy teraz, no to może PSL wtedy odwróci sojusze, może będzie wolał współpracować z PiS-em, a nie z nami. Tak naprawdę z podziału województwa mogliby się cieszyć wyłącznie warszawiacy, dlatego że 87% wszystkich pieniędzy, które dzisiaj idą na funkcjonowanie całego województwa, zostałyby w Warszawie. Cała reszta województwa dostawałaby wyłącznie 13% tych pieniędzy, które są do dyspozycji dzisiaj. Ale warszawiacy mieliby jeszcze drugi powód do bardzo dużego zadowolenia. 86% długu, który dzisiaj województwo ma, to jest 800 milionów złotych, poszłoby na Mazowsze bez z Warszawy. Więc, i jeszcze w dodatku wcale nie jest pewne, że stolica tego nowego województwa byłaby w Radomiu, bo co prawda w sensie ilości mieszkańców to jest największe miasto po Warszawie, ale w sensie na przykład wpływów do wspólnej kasy już nie. W związku z tym Marek Suski, który po prostu bałamuci na temat tego podziału przy okazji każdych wyborów, a nic nie zrobił, myślę, że będzie to bałamuctwo uprawiał w dalszym ciągu i nie będzie żadnego głosowania nad podziałem województwa, ponieważ byłaby to sytuacja, w której
całe województwo byłoby naprawdę bardzo, bardzo biedne, ponieważ no, po prostu nie miałoby pieniędzy na funkcjonowanie. To również powodowałoby różne inne turbulencje, bo wtedy na przykład wszyscy młodzi ludzie, którzy w tej chwili nie mają żadnych problemów, żeby zamiast w Radomiu się uczyć na przykład w Warszawie, no byłoby wtedy to taki kłopot, że musieliby się uczyć w innym województwie. No to pewne turbulencje powoduje, także myślę, że to jest wyłącznie kwestia polityczna, ale przy okazji chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Od 1 stycznia 2018 roku, a procedura przygotowawcza zaczęła się jeszcze w czasów rządów Ewy Kopacz, jest podział województwa, jeżeli chodzi o wykorzystanie pieniędzy unijnych, ponieważ było jasne, że nastąpi taki moment, że gdyby Warszawa była przez Unię Europejską traktowana jako całość, całym województwem, to całe województwo nie dostawałoby pieniędzy. W związku z tym już dzisiaj jest tak, że województwo bez Warszawy może korzystać z tych pieniędzy, których by nie było, ale zamiast mówić o podziale województwa, o czym mówi PiS od wielu lat i co się nie wydarzyło, mimo że mają wszystkie argumenty, znaczy mają wszystkie narzędzia w ręku, można pomyśleć o sytuacji i wtedy wystarczyłoby z kilku ustaw po prostu wyrzucić zapis, że siedziba danego urzędu musi być w mieście wojewódzkim. Tyle. I to wtedy pozwoliłoby na przeniesienie różnych instytucji do Radomia, dając prestiż, pracę i tak dalej, nie powodując takiego ubytku finansowego. Poparłaby taki pomysł przeniesienia tych urzędów? To znaczy, o tym oczywiście trzeba rozmawiać. Tak, to znaczy ja nie widzę problemu w tym, żeby różne urzędy, szczególnie, że tutaj akurat COVID pokazał, że można pracować nie ruszając się z domu, żeby różne instytucje wyprowadzić na przykład tutaj do Radomia. To nie ma z tym problemu, tylko że do tego nie trzeba operacji, która bardzo uszczupli finanse całego ewentualnego nowego województwa, tylko trzeba wykreślić z paru ustaw zapis, że siedziba tej instytucji może być wyłącznie w mieście wojewódzkim. Proste, ale brzmi trochę słabiej, prawda, niż Radom Miastem Wojewódzkim. Niż Radom Miastem Wojewódzkim. Pani poseł, przejdźmy do pytania pana Pawła, bo tutaj kilka tematów pani ujęła właśnie w odpowiedzi na pytanie pana Radomira i też na pytanie pana Ireneusza i pani Marty, pani po części odpowiedziała. Dlatego przejdę do pytania pana Pawła. Co zrobiła pani przez ostatni rok dla Radomia? Czy wystąpiła pani z jakąś ustawą i interpelacją? Ja pisałam, napisałam tych interpelacji C20 generalnie, oczywiście nie wszystkie dotyczyły mojego okręgu. Ostatnia interpelacja dotyczyła fabryki prochów w Pionkach, ponieważ miały tam trafić pieniądze i te pieniądze szły przez MESKO. I Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało MESKO pieniądze, żeby MESKO przekazało pieniądze fabryce w Pionkach. No i tak się dziwnie złożyło, że pieniądze do MESKO doszły, a dalej już nie. Więc będę te kwestie badać dalej, ponieważ to były pieniądze obiecane w fabryce w Pionkach. Także nie sam Radom, no ale jednak tutaj bardzo po sąsiedzku. Czy był jakiś termin na to, żeby te pieniądze dotarły do fabryki w Pionkach? To, że to była obietnica przedwyborcza, czy obietnica wyborcza. Minister Skurkiewicz właśnie tej obietnicy dotrzymał i te pieniądze przez MESKO przekazał. Natomiast to już w tej chwili jest w rękach nie ministra Skurkiewicza, tylko ministra Sasina. I jakoś te pieniądze nie trafiły dalej. A żeby ta fabryka mogła dobrze funkcjonować, to po prostu musi te pieniądze mieć. Pani poseł, i ostatnie pytanie, także od pana Pawła. Czy była pani chociaż jeden raz na posiedzeniach Rady Miejskiej? Nie, na posiedzeniach Rady Miejskiej nie byłam. I myślę, że to jeszcze będzie kłopot, że to są ciągle posiedzenia zdalne.
A śledziła pani te wczoraj? Zaglądałam tam czasem, no ale tak jak mówię, jeszcze trochę będzie to pewnie tak trwać, że tylko będzie można przez internet zobaczyć, co się radni kłócą. Pani poseł, w takim razie miejmy nadzieję, że będą się kłócić jak najmniej, a do tego będą mogli już niedługo zrobić to bezpośrednio, że pandemia jakoś ustanie i będziemy mogli spotykać się. Na pewno wiem to z doświadczenia parlamentarnego, że jednak mimo wszystko łatwiej się pracuje, jeżeli ma się z kimś bezpośredni kontakt. I wtedy jest mniej emocji, więcej współpracy. Oczywiście, pani poseł. Dziękujemy za to bezpośredni kontakt z nami dzisiaj w naszej redakcji i zapraszamy częściej. Moim i państwa gościem była pani poseł Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszam na jutro w imieniu Pawła Wańka.